na razie to codziennie, o ile mocno nie pada. W sumie lubię po prostu tak przyjechać, jest miło. Z kolegą się spotykam o godzinie ustalonej przed lekcjami. Ja mam 2 kilometry. Jeżdżę na rowerze, ponieważ jest to zdrowe i lubię to robić. Zawsze trzeba prowadzić zdrowy tryb życia. Dzieci bardzo chętnie korzystają z tego programu. Każdego dnia podbijamy pieczątki. Dzieci aktywnie, chętnie przyjeżdżają na rowerze. Do udziału wystarczyła zgoda rodzica, sprawny rower i chęci. Jak tylko pogoda pozwala, zazwyczaj dzieci, które biorą w tym programie udział, przyjeżdżają również rowerem. Daje to dzieciom zdrowie, przykład zdrowego stylu życia w życiu dorosłym. Doskonale rozwija dzieciom funkcje neurologiczne. Rowerowy Maj to kampania promująca zdrowy tryb życia. Wiosenna kampania zachęca grono pedagogiczne oraz nauczycieli do uczęszczania na zajęcia w sposób aktywny, czyli na rowerku, hulajnodze, dyskorolce czy to na rolkach. W kampanii bierze w tym momencie udział około 500 osób, tyle osób jest aktywnych. Przejazdów mamy około 4000. Zasady kampanii są bardzo proste. Każdy uczeń bądź osoba z grona pedagogicznego, która uda się na zajęcia szkolne w sposób aktywny, otrzymuje do dzienniczka indywidualnego pieczątkę oraz na plakat klasowy. Osoba, która dokona 10 przejazdów, otrzyma od nas nagrodę indywidualną, a najlepsza klasa w tych mniejszych szkołach, a być może nawet najlepsze 3 klasy w tych większych, otrzymają od nas nagrody grupowe. Prawdopodobnie będą one w postaci biletów do kina. Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w kampanii i pamiętajmy o kaskach.